Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców, eliminacje, 9 rund, 3 minuty plus 2 sekundy. Zapraszam do oglądania, do dobrej zabawy. Walczymy o pierwszą ósemkę, aby się zakwalifikować do turnieju finałowego, który odbędzie się na żywo 20 listopada. Więc tu jest ten główny cel. Mniejsza trochę presja, gdyż nie gramy tutaj już o zwycięstwo. Co ciekawe, w ogóle finałowy turniej będzie rozgrywany trochę inaczej, to znaczy będziemy grać w szachy Fischera i to jest ciekawe. Pierwszy chyba raz w historii coś takiego się dzieje. Także no, ciekawa inicjatywa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście trzeba do finału się najpierw dostać, to nie będzie łatwe zadanie. Wielu tutaj zawodników ma ochotę zapewne na awans. Dzięki serdecznie Polish Kocie, jakby to nie zabrzmiało. Polish Cat. Dobry wieczór. No tak, dobrze by było awansować. Emotki czy będę robił Tymo? Emotki, ja się na tych opcjach tak nie znam, powiem szczerze, że ciężka sprawa, ale. No coś wykombinujemy, bo mówię, ja rzadko streamuję, raz w tygodniu generalnie, może spróbuję robić to ciutkę częściej. Coś się zacina, moi drodzy? Nie, chyba nie. Może lekko, ale chyba nie. U mnie jest wszystko w porządku. U mnie jest wszystko w porządku. Dajcie znać, czy się nie zacina. Mam nadzieję, że nie. Tutaj zmniejszyłem wszystko tak, jak trzeba, żeby to wszystko grało. Arcymistrzowie nie grają w tym turnieju? Nie mam pojęcia. Nie wiem, bo w tamtym roku od razu był finał online, a może im się nie chce przyjechać na finał, może nie chcą grać szachów Fischera, nie mam pojęcia. Różne są powody, trzeba by było ich zapytać. Może nagrody im nie odpowiadają, ciężko stwierdzić. Chociaż za pierwsze miejsce jest 1200 zeta, no więc nie mało, myślę. No myślę, że mają jakieś tam firmy szachiści. Mają. W tamtym roku dużo grało silnych zawodników, więc mają działalności gospodarcze. Dobrze, co chciałem jeszcze na początku turnieju powiedzieć szybko. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za 3 donaty, które dostałem już na organizację turnieju. Tu jest w sumie 6 dych, ale ktoś mi tam jeszcze wysłał 25 zeta, więc jest 80 ponad złotych. Wszystko wykorzystam oczywiście na ten turniej dla dorosłych przy piwku. No nie ukrywam, będzie to myślę, że bardziej takie spotkanie towarzyskie, ale z prawdziwymi nagrodami, z pucharami, które gwarantuję. Na pewno 3 puchary, może zrobię 6. Dlaczego by nie? O ile pyknie 40 osób oczywiście. No myślę, że będzie fajnie. Myślę, że będzie przyjemnie się zobaczyć. Będzie to 12 listopad. To będzie 12 listopada w piątek, to jest długi weekend. O godzinie 17. Ja sobie zdaję sprawę, że pewnie nie wszystkim będzie pasowało, praca i tak dalej, no ale no nie ukrywam, zrobiłem troszkę to pod swoje plany, no bo no, inaczej nie mogłem, no nie mogłem tego na sobotę przerzucić. Także w piątek o 17 w Olsztynie zapraszam już z tego miejsca, aczkolwiek przypomnę jeszcze raz, będę to udostępniał na Facebooku i na moich socialach, na YouTubie w shorcie może wrzucę. Dobrze, a za sekundę rozpoczynamy turniej, zagadałem się. Jedziemy. Andrzej Czyż. Przypominam, że gramy 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. No, to jest sporo czasu, to jest troszkę więcej niż Titled Tuesday, więc no, można sobie popykać. Okej. A to gramy sobie normalne szachy. Ok, goniec E7, tutaj pytanie, czy tego gońca chcę wziąć, może jeszcze roszada. Ok, figury wyprowadzić trzeba. No i tego gońca chyba sprzątnę. To znaczy sprzątnąć go trzeba koniecznie. No dobra, hyc, nie ma gońca. Goniec B2. Dosyć szybko to poszło. W sensie dosyć szybko, debiut, żeśmy rozegrali tutaj z zawodnikiem. No to E3 jakieś sobie zagrajmy. Okay, A4. Powiem wam szczerze, tak czuję troszkę większy luz w tych partiach.
Jakieś tutaj próbujemy robić różne rzeczy. Może F4, dlaczego by nie? Na G5. Skoczek się wycofał. To zagramy F4, może zaraz G5. O, tym bardziej teraz G5. Dziękuję serdecznie za ten ruch, bo tutaj to będzie wyglądało bardzo groźnie. Tak mi się wydaje. Co? Teraz to jestem zaskoczony. I to bardzo mocno. Za chwilę zagramy tak. Przeciwnik poświęcił figurę. Chyba mu się nie spodobało, że zrobiło się mu ciasno. Tak mi się wydaje. Tu zagramy sobie skoczkiem do centrum. Może goniec F3 z planem król H1, wieża G1, może. Okej, okay. Od razu wymiana nastąpi. Wymiana, no dobra, wymiana. Czy ja czegoś tu nie widzę? To jest dobra pozycja, prawda? Może tak. Dziwne. Figurka więcej, tak po prostu. Tutaj nic nie wchodzi. Wieża G1, dobra, tutaj wisi. Tutaj wisi. Muszę zagrać wieżą, a następnie wieżą na G1. No i wieża G1. No i ten hetman ma problem, na G6 wisi. Wszystko wisi. A mogę zbić to teraz również skoczkiem. I co hetman zrobi? Cóż ten hetman może teraz zrobić? Wrócić. Hetman może wrócić. No to ja. A może tak? Gońcem. Jak zagra E5, to ja też będę mógł tutaj zbić. Poświęcić dwie figury za wieżę z powrotem. Będę miał jakość więcej. Zagrać do góry. A co ja w ogóle wygaduję? On nie może zagrać E5. Co ja tutaj wygaduję? Z powrotem skoczek. Okej, okay, tu się. A tu już mogę chyba wziąć wieżyczkę na E8. No właśnie. Taktyka, taktyka. Myślę, że teraz zagramy sobie z powrotem. I królem czmychamy. Już grożą widełki. Mogę w ogóle teraz tutaj zbić tak dosyć sprytnie. I skoczek na G6 się właduje z podwójnym szachem. No, zwyczajnie biorę po prostu materiał. Okej. I się wpakujemy wieżyczkami. Przeciwnik gra do mata. Czyżby? Dobra. Mamy pierwsze zwycięstwo. Moi drodzy, dobrze. Mamy zwycięstwo, jest dobrze. Nie ma tutaj co chyba dużo analizować. Przeciwnik popełnił gruby błąd, na pewno poświęcając figurę. Mamy chwilę czasu pogadać. Polisz, piszesz, że studiujesz w Krakowie. Okej, okay. No ja sobie zdaję sprawę, że to jest długi weekend i sporo osób wyjeżdża, ale no z jednej strony minus, a z drugiej strony może plus, że komuś będzie pasowało. Moi drodzy, nie gram z widzami teraz. Teraz nie gram, to jest turniej, ale gra z widzami jak najbardziej może być aktualna któregoś tam dnia. Tak, dobry start, rewersjak oczywiście. Czy ja studia jakieś kończyłem? Studiowałem wiele kierunków w swoim życiu, ale żadnych nie ukończyłem. No tak się złożyło, że w wieku 24 lat postanowiłem otworzyć firmę szachową, co się okazało dobrą decyzją i tyle. Ale po drodze studiowałem kilka rzeczy. No i tak jakoś ich nie skończyłem zwyczajnie. No, tak jakoś wyszło. No, nie żałuję, bo też dzięki temu nauczyłem się kilka, no kilka, nauczyłem się kilku rzeczy, powiedzmy, życiowych. Smutna pogoda, pochmurna, czy mnie to przytłacza? Mnie absolutnie, ja lubię, uwielbiam jesień, w ogóle październik to jest moim ulubionym miesiącem. Uwielbiam jesień. Lubię, jak jest pochmurno. Wiem, że to brzmi źle, ale dla mnie to nie ma znaczenia. Ja lubię, bardzo lubię. Co studiowałem? Gospodarkę przestrzenną, ochronę środowiska. Na początku to w ogóle był niewypał po maturze. No bo na coś trzeba było iść, to sobie poszedłem. No a co potem? Tak, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, potem dwie pedagogiki, jedną zaocznie, jedną dziennie, też bez sensu chyba.
I tyle. A po drodze jeszcze chyba matematyka była. Także chyba pięć kierunków obskoczyłem. A papiery były złożone na wiele, wiele innych. No ale to życie. Ja nie żałuję. Ja w ogóle się cieszę, że tak się stało, bo jakbym coś skończył, to bym żałował, że. Znaczy żałował. Musiałbym się prawdopodobnie do czegoś przywiązać. A jakoś średnio mnie interesują ochronę środowiska. To znaczy w tym sensie, żeby w zawodzie pracować, powiedzmy. Także dobrze, że jest tutaj. Firma, czy firma oddaje? Oczywiście, firma prosperuje od 10 lat, jest dobrze. Działalność gospodarcza, tak to nazwijmy, bo to nie jest jakieś potężne przedsiębiorstwo, absolutnie. Jest w porządku. Dla mnie w lato jest za gorąco, także mogę się podpisać pod Twoją opinią. A jo. No lato tak, lato, lato. Jesień w ogóle, ja lubię. No po prostu jakoś tak więcej człowiek ma. No, przynajmniej ja mam dużo energii. Jesień jest fajna. Znaczy, zima mi też nie przeszkadza jakoś specjalnie. Słuchajcie, tutaj mam, przypominam, trochę pospamuję. Wybaczcie, no, pasek z donatami. Jeżeli ktoś ma ochotę się dorzucić do organizacji turnieju, będę wielce bardzo wdzięczny. Jeżeli nie, to też się nic nie stanie, oczywiście. Już tu mam nie 60 zł na pasku, tutaj gdzie widać na górze. Tylko już jest 85, bo ktoś tam z YouTube'a oglądał transmisję, to również rzucił jakimś tam groszem, więc mamy 85 zł na organizację. Tam jeszcze PayPal zabiera jakąś prowizję, no ale to jakoś przeżyjemy z tą prowizją. Także super. Firma to, że uczę. Tak, uczę głównie w placówkach oświatowych. Uczę głównie przedszkolaki i szkoły podstawowe. No i tam różne jeszcze takie projekciki sobie robię teraz w życiu. Jakieś tam fajne współprace się nawiązało, na przykład z Kino Polska. Nagrałem już 2 sezony o szachach, więc w telewizji również można mnie zobaczyć. Tak nieskromnie brzmi, ale no mówię jak jest. To jest, myślę, że fajne. No i co? Tam jeszcze sobie parę rzeczy robię, ale nie będę za bardzo zdradzał, póki to na razie raczkuje, ale idzie w dobrym kierunku, powolutku. Także no coś w życiu trzeba robić, kombinować. Generalnie to szachiści, to wiecie. Szachiści to raczej przedsiębiorczy ludzie. Nie znam szachisty, który w życiu sobie nie radzi, tak bym powiedział w skrócie. Okej, słuchajcie, moi drodzy, gry się skończyły, to zaraz będzie kolejna partia. No tak, powinna być chyba kolejna partia za moment. Szkoda, że ludzie szanują się bardziej tylko podczas świąt, a później jest taka szara rzeczywistość. Aha, co to ma do rzeczy tutaj teraz? Family Chess. No ale coś w tym jest. Na Kino Polska, tak. Dostępne online to chyba nie jest, właśnie tylko w telewizji. Ciężko mi stwierdzić, wiesz. Także nie wiem, nie wiem, panie prodziekanie serdeczny. Kacprze, ale ty, mam nadzieję, przyjedziesz mi do Olsztyna w końcu. 12 listopad, daj znać proszę. Jutro ogłaszam w niedzielę, czyli 17 październik, przypominam, bo też będzie transmisja na YouTubie, więc tak mówię sobie. To będzie też wszystko ogłoszone. 12 listopad, to będzie piątek, to piątek przypada. Dzieci uczą się szachów od najmłodszych lat. Ja niestety nauczyłem się grać dopiero pod koniec lipca. O, to późno, jak już jesteś na studiach faktycznie. Ale to nie jest za późno oczywiście. Późno, ale nie za późno. W dzieciństwie słyszałeś, że szachy są trudne i nudne niestety. No właśnie, trafiłeś na kogoś. A to, że się postarasz, to mnie nie interesuje. Albo przyjeżdżasz, albo nie, bo jak puszczę ogłoszenie, a nie będzie miejsc, i co wtedy? No właśnie. To znaczy, przyjechać tak towarzysko, nie grając w turnieju, można. Oczywiście, że można, w razie czego. No ale myślę, że jak przyjechać, no to i zagrać. To nie ma problemu z tym. Znaczy, problem będzie, jeśli nie będzie miejsc. Tam musimy się wyrobić, bo o 17 sobie zaczniemy, o 21 zaczyna się karaoke, aczkolwiek właściciel powiedział, że może te karaoke trochę przesunąć. No, fajny klub bilardowy, myślę, że dosyć sporo miejsca, ciekawie. Dobra, mamy drugą rundę. Ja tu się zagadałem troszeczkę i zaciąłem. Maciej Gajdzica, pozdrawiam serdecznie. Miałem okazję poznać w Łazach. No i jedziemy, moi drodzy. E4. No to zagrajmy sobie swoje. G6. No i tam gramy sobie tą. No, o, będzie obrona. Będzie obrona królewsko-indyjska. No to już wiemy to. Oczywiście.
Okej, no to jedziemy. Serdecznie dziękuję za wszystkie followki. Goniec E2. Okej. Dobra. Może E6, tak po prostu. Maciek z Koszalina. Możliwe. Możliwe, możliwe. Dobrze gra. To jest zawodnik, dobry, dobry zawodnik. Zagrajmy B6. Serdecznie dziękuję. 35 zł. Rzutka pięknie. Zaraz stuwa pęka. Dziękuję za krzewka. Serdeczne. Chciałbym powiedzieć po kościołowemu, ale się powstrzymam. Bardzo, bardzo dzięki. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Okej, okay, poszło zagranie A4. No cóż, to trzeba chyba zagrać. No właśnie, jak zagrać teraz? Kto mi powie? Jak tu teraz grać? Bądź mądry i graj. Może skoczek A6. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Marinsa 94. Wiecie, my tu gadu-gadu, a to są poważne zawody. To są eliminacje Mistrzostw Polski przedsiębiorców, więc tutaj wieża E7 mi się podoba. Wprawdzie tutaj goniec może wejść. No może, wszystko może, ale wieża dobrze kontroluje. Sobie wieża B8 zagram po goniec C6, skoczek na C7. No trochę ciasno mi się robi, ale myślę, że jeszcze tu jest atak na punkt E4. No więc jakoś to może wyprostujemy za moment. Teraz plan jest taki, on musi jakieś F3 ewentualnie zagrać, ja zagram sobie tutaj, potem tak, obym niczego nie podstawił, bo to w moim wypadku bywa różnie. No, goniec tak tu się nieźle wplątał, to trzeba przyznać. Okej, okay, skoczek C7, skoczek B5 jest możliwy, A6, on wybije, wymiana. Okej, okay, no, będziemy jakoś grali w te szachy. Dobra, tak poszło, tutaj mi atakuje i tu mi atakuje, taki ruch groźny. Dobra, dobra, proszę pana. Muszę jakoś na to zareagować. To jest. Dziękuję serdecznie za subskrypcję. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobra, chyba taki ruch działa. Jak E5, to skoczek E8. Dobra, tu mi zaatakował. Spoko. Skoczek E8. Chyba się wszystko broni. Mam nadzieję zresztą. Za chwilę będę chciał przykurzyć B5 i trochę tu odstraszyć tego skoczka. Jak tu mi zbije, to ja skoczkiem zbijam. No ale trochę mnie tutaj do parteru przeciwnik sprowadził, nie ukrywam. Na karaoke będzie można śpiewać? Nie, na karaoke będzie można grać w szachy. Oj, mój, tu. Dobra. Pewnie, że będzie można śpiewać. Jak potrafisz, to zaśpiewasz. Dobra, no to lecimy B5. Śpiewać każdy może, tak. Okej. Dobra, i teraz chyba trzeba odstraszyć tego skoczka. Strasznie ten skoczek nieco nerwował. Dobra, może. Może tu? Ja jestem w defensywie, to widać gołym okiem. Ale nie ma takich worów, z którego szachuś by nie wyszedł. Próba wymiany. Oczywiście ja tego gońca raczej nie chcę wymienić. Może skoczka. To znaczy takie zagranie, powiedzmy, na to, żeby przeciwnik sobie pomyślał. Co tu się szykuje? No masz H5. Najmocniej przepraszam, herbatka działa. Cóż ja tu mogę jeszcze zagrać? Cóż tu można? No, trochę mnie przygniót, trzeba przyznać. No dobra, jakoś tak spróbujemy też go tam figurkami poczęstować. Dzięki Kocichowski, cześć, cześć. No. Niełatwa pozycja, niełatwa. Ale myślę, że właśnie tego gońca zbić to jest.
Troszkę samobójstwo, ale z drugiej strony. No zbijemy to. Zbijemy tu i hetman C8. Tu bronimy, tutaj bronimy, skoczek. No tak, no on ma tam jakąś grę. F6 zagramy. Może się trochę. A, tutaj mi atakuje. No tak. To jest zagranie dobre. Tak jeszcze mam. Na szczęście mam jeszcze skoczek na D5. Dostrzegłem. Jeszcze skoczek D4. I hetman. Skoczek B5 w ogóle dobry ruch się okazało. Zapomniałem o tym posunięciu. I za chwilę mogę pionka próbować kosić. Tam hetman D5 jakiś jeszcze oczywiście istnieje. Skoczek D4. Dobra, koszę pionka. I tu jest chyba już stabilnie. Stabilnie tutaj już wygląda wszystko. Szachuś wyszedł z wora. No Maciek Gajdzica nieźle gra w te szachy, trzeba przyznać, nieźle. Wymiana, jak najbardziej, jak najchętniej. Tutaj, żeby żadnej taktyki nie podstawić, wieża E6, będziemy bronić twardo piona i skoczek na D4. Na kolejnego pionka się nastawiamy. No to jak dają, to bierzemy. No wiadomo. Okej. No i tam będziemy może męczyć z tamtej strony. O ile się to uda. O ile się to uda. Może tak. Sprytnie, może tak zagrajmy. Z powrotem. Tutaj chce mi wejść. Aha, wieża mi wisi jeszcze. Okej. Czekamy daleko. No dobra, jakoś tu by trzeba było się. Idziemy pionem. Dobra. Idziemy kolejnym. Jakaś obrona pionka F6. Dobra, coś tam zbijemy. Dobra, skoczek. Król zmierza do wieży. Tu powinno być w porządku. Okej, idziemy do wieży. No, partyjka tutaj. Muszę powiedzieć, że niezła. Sporo się jeszcze dzieje. Nieźle mi to wykombinował, muszę przyznać. Czy to jest remis? Niech mi ktoś powie. Jest to prawdopodobne. Jest to prawdopodobne, że to jest remis. Jednak trochę zychrzaniłem. Jeszcze spróbujemy oczywiście coś. A, to był szach z koczkiem i było po zabawie. No dobra, tak. Nieźle, nieźle. Ale jeszcze mam tak i skoczek jest przygwożdżony. Tylko czy to wystarczy? A no to teraz jest przegrana. To nie wiem, przeciwnik dał mi prezent. Oj, Maćku, ale nieźle, nieźle pograłeś, muszę przyznać. Naprawdę nieźle. A widzicie, tu trzeba uważać jednak do końca, bo mogłoby być różnie. No pamiętajmy, że to są też szachy online, więc no różnie bywa. Ale ładnie, ładnie zagrał Maciek. Pozdrawiam cię serdecznie.
Czy widz mnie kiedyś pokonał? Pewnie tak. Pewnie tak. Nie za bardzo też pamiętam, ale tak się pewnie zdarzyło. No dobra, dwie rundy za nami, mamy 2 punkty na 2. No jest okej. Okay. No jest dobrze, tak? No musimy walczyć tutaj o awans, to jest najważniejsze. W tym wszystkim, w całej tej zabawie. Przypominam, że 8 osób awansuje. A kto z Was, moi drodzy widzowie, na 12 listopada już by przyjechał na turniej szachowy do Olsztyna? To będzie turniej oczywiście taki, wiecie, luźny, nie? Czy ktoś z Was już teraz wie, że przyjedzie? To jestem ciekawy, czy są takie osoby. No ale mam nadzieję, że to wszystko dojdzie do skutku, że będzie, myślę, że spoko. Gramy. Kopytkin. Okej, lecimy. Obrona królewsko-indyjska. Może zagramy sobie wariant Auerbacha. Dobra reakcja czarnych, oczywiście. No i tutaj przez e6 trzeba raczej grać. h6 można zagrać, e6 później. Dobra, zagrajmy tak. Mi się ten ruch zawsze podobał, żeby trzymać po punkt h6. No, królewsko-indyjska, tak, to się zgadzam. No, ja też uwielbiam. Przeciwnik długo myśli w debiucie. Zupełnie niepotrzebnie według mnie, bo tutaj są ruchy jeszcze takie bardzo teoretyczne i w miarę proste, mi się wydaje. Ok, F3, bronimy pionkę E4. I teraz jak skoczek na przykład na D7, to my wtedy, no tutaj trzeba A4, jak skoczek tu, to my wtedy skoczkiem się tędy przerzucimy. O tak, teraz jest na to czas. Dokładnie. Bo inaczej goniec nam by tego skoczka rąbnął. I przerzucamy skoczka na F2. I teraz można sobie zaplanować na przykład coś takiego jak H4 lub H3, F4. Znaczy mogę zrobić też krótką roszadę i tutaj jest wszystko, mam nadzieję, w porządku. Normalna pozycja, robimy sobie krótką. Tak sobie stwierdziłem, że zrobię krótką, nie będę tutaj za bardzo wymyślał. H3 zagrajmy. Może nie do końca dobre posunięcie. A nie, chyba dobre, bo zaraz teraz F4 w ogóle grozi, więc trochę przeciwnika można pozamykać. Tutaj zostało zagrane posunięcie. No to co? F4? F4. I teraz zagrajmy sobie goniec F3 z obroną. Skoczek F2 niestandardowo wygląda i stoi. Teraz wieża E1 będziemy próbować grać i tam do E5 się przedostać. Jakiś skoczek H7 mi się wydaje, no to wtedy goniec H4. Mam skoczek D3, taki ruch. Jeszcze na szczęście jest szach, goniec F2. Czy skoczek się nie. Czy hetman tu się nie zaplątał przypadkiem? Sprawdzimy za chwilę. Jak zagramy wieża C1. I teraz jakiś skoczek B5 grozi na przykład. Zobaczcie, akurat te figury stoją bardzo dobrze. Zaraz hetman będzie chciał tędy uciekać. Zagrajmy tak. I wieża A3 grozi. Znowu ze złapaniem hetmana. W kolejnych ruchach powiedzmy, bo jeszcze hetman C4 tutaj ma. Już nie mam skoczka B5, bo pionek nie broni. Ok. No ale hetman na pewno ma problem. To jest ważne dla akurat białych.
Czy chciałbym zagrać z Dawidem w Title Tuesday? Ja z Dawidem grałem nieraz w szachy. Czy Title Tuesday, czy inna gra, to bez znaczenia, myślę. Dobra, próba tutaj takiej sprytnej wymiany. Tak, to jest próba sprytnej wymiany. Ja myślę, że trzeba na to pójść. I teraz wieża A3 grozi, ale tutaj hetman, tu skoczek D4. No dużo gróźb jest, dużo jest gróźb. Dobrze, że goniec trzyma tutaj goniec trzyma E4. Tak, to jest chyba dobra decyzja z oddaniem piona. Ja tego piona po prostu wezmę. Dlaczego mam go nie wziąć? I hetman D4, tu się broni wszystko. Za chwilę wieża A3 i chyba jest po hetmanie, mi się wydaje. Jak zagram tu, to on mi zbije wieżę, ale złapie skoczka. No dobra. Chyba niczego tutaj nie podstawiam. Tak. I hetman B4, zdobywam skoczka, więc to się opłacało. Jeszcze skoczek A1 oczywiście jest, ale hetman A4. Tu się wszystko broni i tam atakuje, tam atakuje. No właśnie, czy brać gońca czy skoczka? Wezmę skoczka. Skoczki są czasami groźniejsze. Dobra, ucieknę sobie hetmanem. Mam tutaj dużo dobrych posunięć do wykonania. A tu pionka podstawiłem. Widzicie, trzeba uważać do samego końca. Będę bronił pionka. Przeciwnik zauważył już teraz. A, to jednak nie jest jeszcze takie proste, jak widać. Spróbujemy. No i skoczek może gdzieś tam coś poszaleje. No dobra, mamy. Mamy to, moi drodzy. Trzecie zwycięstwo. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. 3 z 3. Początek świetny. To się liczy w takich turniejach. Przypominam, 8 osób awansuje. No nie, no po zawodach nie. No spokojnie, Korwinie. Ale jest w porządku. Tak, gramy 9 partii. Gramy 9 partii. W opisie na Twitchu jest. Oczywiście jeszcze pospamuję i zachęcam, tak, żebrze o pieniążki na organizację turnieju. Oczywiście są zawsze ważniejsze jakieś tam cele, ale jak ktoś ma ochotę dorzucić piątaka, to chętnie, chętnie polecam. Z góry serdecznie dziękuję już czterem osobom, które tutaj rzuciły. Już mamy ponad stówkę na organizację. To zawsze jest coś, słuchajcie. To jest zawsze coś. Donate, jać. Zakrzewka. Ja nie zdążyłem powiedzieć, a ty znowu sypiesz. Stary, już wystarczy od ciebie. Dzięki serdeczne. Rzuciłeś mi w sumie 9 dych. Masakra. No to już jest pokaźna kwota, 150. To nawet jak nie dozbieramy do 1000, a będzie 150 czy 200, to wszystko idzie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No niektórzy nie mają co robić z pieniędzmi, dlatego tak się upominam. Więc bardzo mi miło. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Witam Cię, wyindywidualizowany. Witam Cię serdecznie. Będzie służyć na pewno. Na pewno będzie służyć. Wszystko tutaj wykorzystamy z tego. No nie ma żadnych GM-ów, ale to są, słuchajcie, bardzo silni zawodnicy. No,
ludzie są przyzwyczajeni pewnie do arcymistrzów, że tam zawsze grają Jan Krzysztof Duda i tak dalej, ale pamiętajcie, że na naszym podwórku szachowym jest dużo silnych zawodników, nie będąc arcymistrzami, więc myślę, że większość osób, która tutaj jest na czacie, może z tego serio skorzystać szachowo. No więc, no co mam powiedzieć? No tyle, bawmy się. Wypowiedziany nick wyindywidualizowany. Jaka jest moja ulubiona piosenka? Co to za pytanie w ogóle? O losie. Dużo jest fajnych utworów. No cóż, cóż tu bym mógł powiedzieć? Ulubione? Nie mam ulubionej. No, w zasadzie wszystkiego słucham, co wpadnie w ucho w zależności od nastroju. Dzień dobry, techniku. Dzień dobry. Zdrówko dobrze, humor dobrze, wszystko w porządku, dzięki serdeczne. Jest ok, fajnie, cieszę się na spotkanie z widzami. Myślę, że no, znajdą się ludzie. Tutaj jeszcze czekam na info od Mariancella, bo Mariancello mam nadzieję, że będzie, bo daleko nie ma, ale to wszystko zależy jak to, co kto, co komu pasuje. 35 na puzzle rush, na 3 minuty, dobry wynik. Wow, ładnie, bardzo dobry wynik, szefo. Świetnie. Ja wbiłem od końca lipca dzisiaj 700 na chess.com. Wiedzę czerpiąc głównie z oglądania partii. Fan pana Szachusia, jaki piękny nick. Jaki dzień piękny dobry, nick. Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiamy, pozdrawiamy i życzenia powodzenia w organizacji turnieju. Serdeczne dziękuję, ale piękna dycha wpadła. No i jaki piękny nick, no to za to to trzeba, wiecie, wyróżniać. Dzięki, dzięki, dzięki bardzo. No to już mamy 160 zł, plus jeszcze 25, czyli już jest 185. No pięknie, to ja muszę chyba codziennie streamować i do 1000 dobijemy. Ale wiecie, tutaj zbieram te pieniążki z tego względu, żeby zrobić większą przyjemność osobom, które przyjadą, bo myślę, że z wpisowego, które i tak organizujemy, ale w tym wpisowym będą na pewno nieduże wpisowe, 4 dyszki. W tym wpisowym będą dwa pyszne zimne plus porcja jedzonka. No więc myślę, że i tak spoko, plus nagrody, pucharki, a jak będzie coś więcej, no to zawsze będzie miło. Matt Kołosowski, witam Matta Kołosowskiego, tutaj jest faworytem tego turnieju, gramy, skupmy się, zagadamy za chwilę. E4, no to jedziemy G6. No dobra, tutaj te ruchy znamy, okej. Okay. No dobra, gramy. I zagramy sobie E6. Roszadka. Dobra, tu przeciwnik będzie mnie chciał męczyć z tej strony. No więc cóż ja mogę zagrać? Chyba zagramy D5 teraz. Na pewno białe stoją przyjemniej. To są trochę takie struktury a la francuskie. Niestety, o, nawet już teraz nie a la francuskie. Zagramy tak. Może jakieś remisy widzę tam. Są kręcone wśród zawodników. Przypominam, że to są też eliminacje, więc tutaj taktyka też jest ważna, turniejowa. Każde zwycięstwo nie jest aż tak bardzo potrzebne, czy potrzebne, oczywiście, że jest potrzebne. Spróbujemy gryźć tutaj te pionki z tyłu, żeby też goniec był rozdmuchany nieco. Tak, tu grozi mi bicie niestety. No muszę tak chyba H5 zagrać. No bardzo niebezpiecznie wygląda sytuacja tutaj przy moim królu. No ale będę próbował robić to co mogę. No wybijam to wszystko, żeby trochę otworzyć pozycję. Jakoś tam się spróbuję też zakotwiczyć nieco. Tak, 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 tak. Tutaj zagramy w ten sposób. No i skoczkiem.
No prawdopodobnie będzie bicie na f5 i przepchanie pionka, tak przypuszczam. No bo tak trzeba grać białymi. Aha, ja wiadomo. No wymiany hetmanów raczej nie będzie. A może? Któż to wie? W ogóle gdzie tu są opcje proponowania remisów? Zaproponuję remisik. Czemu by nie? Może przeciwnik przyjmie? Dla mnie remis byłby bardzo dobry. No jak odrzuci, no to dobrze, no. Znaczy dobrze, no to odrzuci, trudno. Przypominam, że to są eliminacje, więc taki remisik to nie byłby zły pomysł. Odrzucił, okej, okay. No tak, tutaj grozi. No niestety, grozi dużo. No grozi dużo. Tutaj, ale to mnie pogrąży przeciwnik. No właśnie, moja pozycja jest chyba przegrana. Tu jeszcze grozi, muszę królem odejść i to obowiązkowo. Pozycja nie jest ciekawa. Gońca brakowało tutaj na e6. Tutaj? Aha, bo tutaj grozi strzał. Jeszcze bardziej nieprzyjemny ten strzał grozi. Dobra, a jak zagram tak, to co wtedy? To skoczek, szachada, król tu. Nie wiem, co się dzieje. Może czegoś nie widzę, najwyżej. Znaczy, no skoczek F7 jest oczywiście. Okej. Aha, no tak, F4? Nie, nie mogę F4. Goniec mi w ogóle wisi, co ja w ogóle tutaj myślę nad tą pozycją. Goniec mi wisi, tego nie zauważyłem. No dobra, muszę tak. Pozycja jest z tych mniej przyjemnych, ale pionek jest. Jakby się udało tak zagrać i wieżę przerzucić, jeszcze można próbować jakoś walczyć. Jakoś próbować można będzie walczyć. Okej. Okay. Tego, żem ja nie widział, ale mnie przeciwnik taktycznie ładnie załatwia, to muszę przyznać. A, tu grozi mat. Tu grozi mat. Nawet mat kołosowski tu grozi. A, i tutaj jest szach, okej. Okay. No dobra, to mnie przeciwnik tutaj ograł, bez problemu. No dobra, no porażka musi być kiedyś na turnieju. Ale powiedzmy z takim liderem rankingowym, to myślę, że nie wstyd. No taki debiut, pograłem trochę słabo debiut, to trzeba przyznać. Ale spoko, spoko. Mam nadzieję, że się jeszcze odbijemy. Tak, mat kołosowski, 2765, mistrz międzynarodowy. No w tej pozycji oczywiście tutaj musiała być przegrana. Tu wszystkie figury patrzyły w króla. Także oby się udało dostać do ósemki i próba zrewanżowania się. Ale to najpierw trzeba się dostać. W ogóle w finałowej rozgrywce przypomnę, że będzie turniej rozgrywany w szachach Fischera, co jest ciekawe. I tutaj będzie decydowała no, siła gry, tak naprawdę. No, ciekawie to będzie wyglądało, bo debiuty nie będą miały znaczenia. No, szachy Fischera. Raz grałem w turnieju w szachów Fischera. Dawno, dawno temu, więcej już nie miałem okazji.
Mati, taktyczna bestia, ale to luzik, no cóż, ja się tam jakoś nie przejmuję specjalnie. Ważne, żeby tutaj utrzymać się w czołówce. Dziś 200 wbiłem na Lichess. W Rapidzie. I pobierasz lekcje szachowe, super. No dobrze, dobrze, bardzo ładnie, gratulacje. To była czwarta runda. Czwarta runda i co? Teraz będzie piąta. Gry jeszcze jakieś są? Nie ma żadnych gier. Czekamy na rundę piątą. Dzień dobry. Realist, witam cię. Nie widzę tej przegranej. Ja odchodzę królem, on mi zbija po prostu tutaj figurę kolejną. No i myślę, że nie ma co się męczyć. Czy w szachach Fischera się zdarzają ustawienia faworyzujące którąś ze stron? Ciężko powiedzieć, ale chyba nie, bo każda ze stron ma takie same ustawienie, takie lustrzane odbicie. Zaczynają białe, no więc ciężko stwierdzić, chyba nie. To tak jak w normalnych szachach, ktoś musi zatrzymać. No dobra. Moi drodzy, lecimy za chwilę z tematem dalej. Trzydziestu siedmiu graczy występuje w tym turnieju. No i czekamy na rundę piątą. Ale fajnie, fajnie. Prawie 200 na organizację. To bardzo dużo, naprawdę. Dzięki, dzięki wielkie ludzie. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Tak się podniecam tym, bo to pierwszy taki turniej, który organizuję na żywo. I myślę, że... Znaczy na żywo, no dla powiedzmy widzów z YouTube'a. Nagroda główna to Mercedes. Może być Mercedes. Chwila ciszy. Gdzie ta piąta runda? Następna runda rozpocznie się wkrótce, piszą. Dobrze. Fajnie, fajnie. Masz 17 lat, przyjechać poglądać. Prodziekanie, serdecznie dziękuję za cztery dychy. Wow, ale to pięknie już wygląda. 200 i 25 zł mamy, bo tam jeszcze ktoś dołożył z YouTube'a. Serdecznie dziękuję, prodziekanie. Tutaj, czy można przyjechać, mając 17 lat? No, wpuszczą cię do baru, no ale to poglądać będziesz mógł ewentualnie, bo to ciężko stwierdzić, no. Jak cię wpuszczą do baru, to wejdziesz, tak powiem. No, ale nie wiem. Na herbatę zawsze można zajść przecież. To jest klub bilardowy, więc generalnie chyba cię wpuszczą. Z kim ja w ogóle gram? Z CM-em. Kim jest ten pan? Damian Daniel. Ok. No dobra, takie tutaj widzę, przeciwnik ustawia schematy. Mi te schematy bardzo odpowiadają. Dobrze, gramy sobie D5. Przestawiamy skoczka. B4, C5, takie plany będziemy stosować. A, jedziemy, B4. Wybił, dobrze. Można i tak. Okej, no to spróbujemy tutaj zagrać gońcem. Z
Skoczek F6 oczywiście istnieje taki ruch. Wtedy zagramy gońcem. Tutaj poszło? A to jestem nieco zaskoczony. No goniec E3. Wymiana tego gońca będzie dla mnie dobra. No tak, żeby tu się wbić. Wybić i zagrać tam. Sprytnie, sprytnie. Bardzo sprytnie. Nie chciałbym grać H4. H4 mi się bardzo nie podoba, ale tu wybije, to on mi wybije skoczka. Nieco się zamyśliłem, gdyż nie widzę tu koncepcji. No dobra, zbiję tego skoczka. No, tak trochę mnie tutaj przeciwnik niestety pozbawił tej możliwości. Jak dalej grać? Dobra, może B5. Tego skoczka gdzieś tu wstawimy, jeżeli będzie B6. Bo B6 raczej musi być, tak mi się wydaje. B6 musi być, bo sam zagram B6. Okej, 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 okej. No tutaj czarne mają inicjatywę. Tutaj to się nie spodziewałem tego ruchu, szczerze mówiąc. Dobra, grajmy B6, bo to jest jedyna jakaś taka sensowna opcja na jakąś taką aktywną grę. Ale to wymieniam. I co teraz? H3 muszę odpędzić tutaj tego pana. Koniecznie. Dziękuję serdecznie za donata 10 zł. Bardzo dziękuję. Organizacja turnieju jest coraz bliżej. Tak. No właśnie, trochę mi się to nie podoba. Że tak, o, ciężkie tutaj już nade mną widnieją widoki. Co ja powiedziałem w ogóle? A no właśnie. No właśnie. No właśnie, kurczę blada. Oj. Bardzo źle to wygląda.
można? Okej, widocznie można. Tam coś na pewno lepiej mógł zagrać, to i tak ma wygraną pozycję przeciwnik, wiadomo, ale... Jest ciężko. Jest ciężko. A, B5 w ogóle jest. Dobra, ale zagram C5. Tam mi kosi piona. Muszę starać się grać aktywnie, nie ma innej opcji. Nie ma lekko w tym internecie, moi drodzy. Uhu. Co teraz? Dostaję mata? Pewnie dostaje. Masakra, dostaje matę. Nawet nie mam jak się obronić, figury są za daleko. No trudno, no widzicie, niestety, muszę poddać partię i robi się ciekawie, robi się gorąco, robi się ciężko, bym powiedział. No najwyżej się nie zakwalifikuję i wyjazd będę miał z głowy. No szkoda tej partii oczywiście, no co zrobić. Jaki nocleg w Olsztynie polecam? Wiesz co, ciężko stwierdzić, no coś musisz popatrzeć po hotelach, na Starówce na pewno coś znajdziesz. Tak to nie znam z nazw za bardzo, coś przy Wysokiej Bramie poszukaj, to jest chyba dosyć tani nocleg, dosyć tani hotel. Przy Wysokiej Bramie to jest samo serce Starówki, wszędzie bardzo blisko, bardzo blisko. No szkoda, szkoda partii, oczywiście, że szkoda, no ale widzicie, no to tak zwykle jest, w Title Tuesday człowiek się bardziej spina, tutaj jest bardziej luz, mimo że to są Mistrzostwa Polski, przypominam, eliminacje, a jednak gra się tak, jak się gra. Jak to widać na załączonym obrazku, nie ma lekko, trzeba walczyć do końca, tutaj nie ma łatwych partii, z każdym trzeba cisnąć. Tak to jest, jak się nie trenuje? Nie, no tak to jest, jak się wyluzuje, bym powiedział. W moim wypadku. No dobra, lecimy dalej za moment. Podgłośnić narrację? Nie da się nitrolutku chyba głośniej u mnie tego zrobić. Tutaj ewentualnie mogę zgłośnić jeszcze bardziej dźwięk. Tak, trenuję szefu. Zacząłem trenować. Z powrotem zacząłem trenować. No dobra. Agencja SEO? Z kim ja tu gram? Pozycjonowanie. Ale z kim ja gram? Nie mam pojęcia. Odcinek zrobienia zadań? Nie planowałem, ale może za jakiś czas. Dlaczego by nie? Okej. Grajmy gambit hetmański, jak Akiba Rubinstein nas uczył.
Dobra. Taki mi się ruch podoba, bo chcę tego pionka skosić tędy, trochę inaczej stanąć niż zwykle. Zbiję tego piona od razu, dlaczego by nie? Może jakoś inaczej pogramy sobie tędy. Kto nam zabroni? Pionka mi oddaje przeciwnik. Ja go wezmę. Dlaczego ja mam go nie wziąć? Pion to pion. W ogóle przeciwnik ma 3,5 punktu. To więcej ode mnie. Zawiesza się coś, tak? Coś się zawiesza, pisze mi tutaj na czacie przeciwnik. No, cóż mogę powiedzieć? No, przykro mi. No, tak to jest, jak się gra przez internet, że się coś zawiesza. Nie mogę wykonywać posunięć. Kurczę. Cóż mogę odpisać? Smutna minka. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Ok. Powrót. Widły grożą. No ale remis zaproponuje mi halę i mogę nie mieć szans na awans, wiesz, no na tym to polega, no nie wiem, chodzi pewnie o internet, no to już jest siła wyższa i to nie jest nie fair z mojej strony, że mam zaproponować remis w tym wypadku. Tak to niestety jest w internecie. Tutaj walczymy o punkty, no wiecie, o awans. Więc no nie mogę nic tu takiego zrobić. Agencja CEO. Z kim ja w ogóle gram? Nawet nie mam pojęcia. Na koniec F4. A w sumie nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. No właśnie. To było słabe posunięcie. Wracam. Po prostu wracam. To był bardzo słaby ruch. Dobra, w końcu zrobię tą ruszadę, bo aż wstyd. Okej, pion więcej. To dużo. Wymiana nastąpiła jednak, a jednak poszła wymiana. I co teraz? No tutaj skoczka mam świetnego na C6, więc zaraz go użyję. I tam sobie zagramy. Potem gońca na F4. Tak sobie zaplanuję. Ja myślę, że to jest dosyć łatwe. Czy powinno to... Realizacja przewagi powinna być względnie nietrudna. No tak uczył Akiba. Tak uczył Akiba, moi drodzy. Skoczek C6 gram, tak jak już mówiłem wcześniej. No gońca wezmę, bo to jest ważna figura i zagram goniec G5 z próbą wymiany skoczka, bo przy tych samych gońcach, przy pionkach na czarnych polach pozycja będzie, no tutaj, no właśnie, wymieniać to. I tak. No i teraz największy problem z mojej strony jest taki, że nie mam aktywnej wieży. Aktywna wieża tutaj jest jak skarb, więc spróbuję jedną wymienić. I jakoś tu się teraz rozegrać. Może jeszcze wyżej. Wiem, że na białym polu stoi pionek, ale spróbuję tak zagrać. Tak spróbujemy zagrać. A wieżówka może być. No właśnie, tego nie przewidziałem. W ogóle przeciwnik może mi dojść do wieżówki. Jeszcze wyżej pionek. Dobra, króla przestawimy. Jeszcze wyżej pionek. To są takie standardowe posunięcia. Tak i tak. Dobra.
Teraz pytanie, jak mam się przedostać? To jest ten mankament. No się tak przedostanę. I do góry pionek, a dlaczego by nie? Teraz tu już przeciwnika mam, bo z drugiego pionka zdobywam. Króla chowamy. Mogę nawet tak zagrać. Chyba tak mogę w ogóle. Co ja zrobiłem? On mi zbije. Źle pograłem. A, to biorę tego. No to teraz dobrze jest. Teraz to jest bardzo dobrze. Tego zawsze zdążę wziąć. Przestawię po prostu króla, to jest zawsze tempo więcej. Okej. No to było ważne zwycięstwo, gdyż punktów brakowało. No i dobrze, 3 punkty na 5, więc powoli odbijamy, powolutku odbijamy. No i dobrze, moi drodzy. Gdzie są finały tych mistrzostw Polski? Gdzieś koło Ostrowa Wielkopolskiego, z tego co kojarzę. Gdzieś koło chyba tej miejscowości. No ale to wiecie, to zakwalifikować się to jeszcze nie jest tak prosto. Aha, przepraszam, 4 na 6. Tak, 4 na 6, dzięki za przypomnienie. Zgadza się. Ale fajnie, 210 zł, moi drodzy. 235 dokładnie, to już jest piękny wynik. Serdecznie dziękuję za te donaty. Bardzo to miłe. Naprawdę fantastycznie. Więc turniej odbędzie się już na pewno, oczywiście jutro. Czekajcie proszę na ogłoszenie. Ogłoszę wszystko. Koło Kalisza, ok. Koło Kalisza, w salonie Mercedesa. A, bo ty o tych finałach mówisz, o tym turnieju, spoko. To ja nie skumałem za bardzo. O, teraz jestem równo na 8 miejscu, więc turniej w zasadzie mógłby się już skończyć. Ale jeszcze chyba partie trwają. Nie, jeszcze, już nie? Ok. Czekamy na kolejnego przeciwnika. Dobra. Jest dobrze. Czy bywało lepiej, no ale punkcik bardzo ważny. SEO, agencja SEO. A jeszcze 3 rundy w ogóle zostały, to więc w ogóle powiem wam szczerze, że tak robi się nieco chyba nerwowo, bo tutaj to już trzeba bardzo uważać. Szachistą, jestem szachistą. Prowadzę działalność gospodarczą. I uczę głównie dzieci. W tym roku też mam fajną osobę do pomocy w tym całym przedsięwzięciu, więc jest spoko, jest troszkę więcej czasu dla mnie, no bo po prostu jest to dosyć wymagająca praca, odpowiedzialna. Także cieszę się, że jest ktoś, kto jest w firmie i też uczy. Internet szwankuje. Gość ruch na niedoczasie robił od ręki i nabijał, ale jemu nie działa wszędzie. A, okej. Jutro, nie jutro. Jutro ogłaszam turniej, który będzie 12 listopada w Olsztynie, farmerzysto. Dobra, czekamy na rundę numer 7. Runda numer 7, to już jest blisko, słuchajcie. Oj. No, walczymy, bo nie jest prosto. 9 miejsce, więc trzeba grać. No, trzeba grać. Tutaj nie ma zmiłuj się.
jak wygląda mój trening szachowy. Na razie staram się dużo biegać. Kacper 3, 2, 1. Kim jest ten gość? Nie wiem. Kacper Goliński, nie znam. No, zagramy C5. To chyba nie jest najlepszy wybór dla białych, mi się wydaje. Znaczy, ja z tego obrotu sprawy, z debiutu jestem bardzo zadowolony, bo tu skoczek zaraz świetnie wchodzi. Na przykład teraz. Jeszcze zaraz drugi pomoże. Dobra. Wchodzimy drugim skoczkiem. No, goniec H6, tak. Jest taki ruch. Jest taki ruch możliwy. Ale wtedy sobie zbiję skoczka. Tutaj. Pyknę skoczka i wejdę znowu skoczkiem na D4. A tutaj może poczekam, bo może będzie warto zbić skoczka z tempem na... z szachem. Goniec E2? Nieco jestem zaskoczony, ale to luzik. No D6. No i jedziemy B5. Cześć Dietrich. Witam cię serdecznie. Okej. Okay. Co teraz? Goniec F3 prawdopodobnie, wieża B8. Zbić raczej nie zbije, B3 bym zagrał. No dobra, B3. Przepchać, nie przepchać. Przepchać to. Przepchać. I grać A5. Na tym skrzydle szybko presję wywierać. Tu będzie jakieś na F5? Nie gra. Na F5 może grać. Ja za chwilę mogę też zagrać F5. Dobra, wybijemy. Gońcem zbił w ogóle. Śmiesznie. Bardzo dziwnie. Według mnie. Zostawił sobie słabość na A2. Teraz król H8. Po linii G trzeba pograć. Skoczek jest dobry. Jakiś skoczek C2 może próbować również grać. No hetman F6 też istnieje. Takie dobre posunięcie. Goniec B7. Dużo ruchów jest do zagrania teraz czarnymi. Takich względnie dobrych. No, pozycja białych jest, mówiąc krótko, słaba. Ale gramy dalej. Tu różnie może być. No właśnie. No właśnie. No właśnie, słuchajcie. On chce mi tu wszystko wymienić. No dobra, myślę, że pójdę na to. Zagra hetman F2. Wszystko wymieni. Będę musiał to wymienić, ale pozycję będę miał lepszą, bo ten goniec będzie taki strasznie słaby. Mogę jeszcze też zbić gońca i zagrać wieżę A2. Też są ciekawe widoki, ale nie. Może goniec tutaj. Jak bicie to z szachem oczywiście. Mam jak król H1, to wieża E8. Pionka obronię, żeby hetman bronił na D4. Dobra, mamy szach. No tutaj wymieniam. Dobra. Muszę przejść do obrony. Bardzo nieprzyjemnej, bo tędy wieża będzie mnie jeszcze męczyć. Jednak nie. Na szczęście. Próbujemy. Da mi znowu szacha. Co jest? Czeskom nawala. Słuchajcie, serwery coś nawalają. Uuu.
No nie, to w takim ważnym turnieju nie może to się zdarzyć. Panie sędzio kochany. Co tu się dzieje? No czeską w ogóle to już nie jest pierwszy raz. Wiecie co? Przestaje mi się ta platforma podobać do gry w turniejach, no. Nie pierwszy raz to już się dzieje. To są ważne zawody. To strasznie, strasznie wybija z rytmu zawodników. Coś na czacie piszą. No właśnie. No właśnie, coś tam też ludzie mieli problemy, jak widać. Ciekawe, co tam Kacper Polok na streamie mówi. Może niektórzy z was by sprawdzili, czy będzie to odwołane generalnie, czy co, no bo wiecie, tu się walczy o awans. A zaraz, internet. Internet mój. Internet mi się zawiesił. Niewiarygodne. Raz, dwa. Internet urwało. Urwało mi internet. Nie wiem, czy już teraz mnie widać i słychać, ale pechowa sytuacja, no niestety. Pechowa sytuacja. No przegrałem na czas, tak? No czas mi spadł po prostu. Ajajaj, moi drodzy. Partia w plecy. Czy w ogóle jestem w stanie przy dwóch zwycięstwach awansować? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. No, patnet, moi drodzy. No, los chciał, że mi odłączyło internet w tym momencie. Lecę teraz z komórki, więc z komórki mi już teraz nie padnie. Ale, no, przykra sprawa, przykra sprawa. Ajajaj. No to już jest pechowa sytuacja i powiem wam szczerze, że to może zabraknąć do awansu. To może zabraknąć do awansu. Niedobrze. Niestety jest bardzo niedobrze. O, wow. Niestety ciężko będzie nadrobić. Zobaczymy. No jeszcze dwie rundy, no cóż mogę powiedzieć. Trochę przewalone.
Akurat padł mi internet w takim ważnym momencie, bo ta partia była bardzo dobra i raczej nie powinienem tutaj przegrać tak naprawdę, tak mi się wydaje. Ale widzicie, co się dzieje, nie? Przypominam, że padł internet. Przypominam, że padł mi internet i się rozłączyło. A ja tutaj na serwery teraz gadałem przez komowę, a tu jednak sytuacja taka, że no bywa. W Mistrzostwach Polski jeszcze, w eliminacjach. Aj. Niedobrze. No cóż, ale musimy nadrabiać. Czekamy na kolejną rundę. Trochę przykro. 12 miejsce. No nie ma wyjścia, trzeba grać. Jeszcze Przybylski Wojciech. No bardzo silny zawodnik. No widzicie, z deszczu pod rynnę niestety. Muszę się skupić, to ważna partia. O być albo nie być. Przykra sytuacja, no bardzo przykra sytuacja. Zagrajmy te 4. No i co E5? Tutaj E5 będzie planowane? Nie wiem, ale się dowiemy. Mocne otwarcie pozycji. To ciekawe zagadnienie. G3 się przy okazji przydało poniekąd. Tu mi remis kompletnie nic nie daje. No albo wygram i będę miał szansę na awans, albo się nie uda, moi drodzy. Tak to będzie w tej partii wyglądało. Chociaż wydaje mi się, że czarne już nie mają problemów, ale rzeczywiście wszystko może zdarzyć. Walczymy do końca. Dobra, F4. No szacha na D4 dać może, no to ucieknę królem. Na D6 będę próbował się zakotwiczyć. Ten ruch chyba niepotrzebny był. Chociaż teraz mogę tu zagrać. Już nie ma tutaj bicia gońcem na C5. Teraz grożę na przykład uderzeniem na G6. Internet, tak, z internetem miałem kłopoty. Teraz lecę z komórki, więc tutaj powinno być w porządku.
Tak sądziłem, że przeciwnik wybije. I teraz chyba muszę uderzyć. Uderzyć tutaj muszę. Innego wyjścia nie ma. No i co dalej? Tego ruchu nie przewidziałem, ale myślę, że mogę zbić na e6 i to będzie chyba najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Król się schowa tu, goniec szczęśliwie broni h5, jeszcze na h1 ewentualnie. A sprytnie zagrał mój przeciwnik, w ogóle tego nie widziałem. W ogóle tego nie widziałem. Różnopolowe gońce, może coś tutaj się jeszcze wyczaruje. Przeciwnik ma mniej czasu. Może zbić pionka z szachem. Oczywiście. Co ja potem mogę zagrać? Mogę wieżą zagrać, no, ale tutaj wejdzie mi hetman. Tam mi chyba krzywdy nie zrobi. Zaraz, może odejście króla będzie najlepsze później. Zobaczymy, co on w ogóle zrobi, tak? Bo może wybije hetmana, to już odznaczę. Długo myśli, coś chyba mu się zacięło. A nie, odejście królem chyba będzie najlepsze, mi się wydaje. Ok. Dobra. I teraz tak, szach. I wieża C7. Czy ja tutaj straszę porządnie przeciwnika? Mam nadzieję, że straszę. Aha. Ja mam dużo czasu, spokojnie, Krzysztof. Nie musisz się śpieszyć, masz dobrą pozycję. Zaraz tutaj, tutaj szach. No dobra, tak. Straszymy. Wieżę podstawiłem. Tutaj na C8 mógł zagrać. Masakra po prostu. Na tym czasie to się dzieje od cuda, słuchajcie. Cuda na kiju. Może tak? Jeszcze mnie tutaj spróbuję oszukać. No i tutaj już chyba koniec, co? Odejdę pro forma. A, tam mata nie dałem w jednym ruchu, a to nieważne, bo to i tak jest wygrana.
No, całe szczęście, powiem Wam szczerze, że było gorąco. Przeciwnik mógł wziąć tu wieżę, dużo się działo, niestety dużo się działo. Dużo się działo, moi drodzy. No, jest jeszcze szansa, jest jeszcze szansa. Prawdopodobnie zaraz zobaczymy tabelkę, jak się będzie prezentowała. Dziewiąte miejsce, ale jeszcze jakieś gry chyba trwają. A, sprawdźmy, dziewiąte miejsce, czyli mam szansę jeszcze, tak? Dobrze mówię? Muszę po prostu wygrać partię. To się zaktualizowało w ogóle? No, partia o wszystko. Ostatnia partia o wszystko, słuchajcie. Ostatnia partia o wszystko. Też musi być zwycięstwo, żeby awansować po tym przerwanym internecie. Masakra, masakra. Dziewiąte miejsce. No tak, no, remis jest bardzo ryzykowny. Remis nic nie daje. Remis nic nie daje, moi drodzy, w tej partii. Trzeba znowu grać o wszystko. O wszystko gramy. Uhuhu. No nieźle. Z tym Kacprem, co grałem, też już na trzecim miejscu, już ma awans pewny. No dobra, zobaczymy, zobaczymy, jak to się będzie klarowało. Zobaczymy, z kim też zagramy. A tu jeszcze jest jakaś partia? A tu jeszcze grają. Tu jest remis. Tutaj. A tu jeszcze grają. Okej, okay, aha, to są dwupunktowcy, czyli osoby, które już tutaj na awans szans nie mają. No ale walka. To jest oczywiście teoretyczny remis. No ale grać panowie pewnie będą. Każdy by grał to w internecie. No nie, no tutaj król będzie uciekał. To kwestia już tam ruchów. Czy remis awans może dawać? Sprawdźmy. No nie. Remis nie daje awansu. Znaczy, zależy co inni zawodnicy oczywiście zrobią. Tak, to prawda. No ważne, żeby nie przegrać tej partii następnej. Ojej, tutaj podstawka. To partia się tam zaraz skończy. No ale tak. No gorąca, gorąca pozycja, znaczy gorąca sytuacja, no bardzo niekomfortowa, bo tutaj nie wiadomo z kim zagramy i jak to się ułoży. Janaszak Dawid, no to jest dobry zawodnik, to jest dobry zawodnik, moi drodzy. A jestem teraz na ósmym aktualnie, o jestem na ósmym, więc remis może tutaj też coś tam podziałać, zobaczymy. Dobra, skupmy się na grze. Tak, zwycięstwo daje awans na pewno, oczywiście. Nieco jestem zielony w tej pozycji. Się przyznaję bez bicia. A4, tak myślałem, że zagra tutaj przeciwnik słusznie. To jest dobre posunięcie z jego strony. No dobra, no to co? Goniec na C6. Problem mam z wyprowadzeniem tych figur. Niestety. Strasznie nieprzyjemnie to wygląda.
Będą musiał to się ze stratami materialnymi liczyć, jak zagra hetmanem na b6. Prawdopodobnie on jakiś może kontrujący ruch w stylu. Ale nie, no tutaj tak ciężko. Ładny ruch, muszę przyznać. Zbić nie mogę, bo będzie mat. Jakoś tak dziwnie to poszło. Dziwnie i bardzo nieprzyjemnie dla mnie. Wieża do gry. No, ciężko z tą wieżą będzie teraz. No właśnie. Będzie tutaj teraz urządzane sprzątanie świata, tak zwane. I jest to ciężka sytuacja. Już powiem wam szczerze, moi drodzy, że będę musiał się chyba żegnać z finałem. No muszę jakoś zagrać, no bo jak inaczej się tu wyprowadzać. Bardzo ciężka sytuacja, bardzo. Debiut źle pograny. A, wieża C7. No tak. Jeszcze tak? Jakaś szansa się pojawia? Szympansa na remis? Nie, nie pojawia się, przecież dostaję strasznie źle. A tu? Aha, skoczkówka. Jedyna szansa to skoczkówka. No to wtopa. Ojej, podstawiłem pionka. Kurczę, miało iść F5.
No tak, to jest mądre zagranie. Skoczkówki jak pionkówki, niestety. Tak. Chyba E5 trzeba grać. Jakaś jedyna szansa na jakiekolwiek przełamanie, bo pionki zepsuje przeciwnikowi, to może jakaś szansa będzie, ale to wątpię. To jest oczywiście tylko kwestia czasu, ale może coś tu spróbujemy. Czyżby jakaś szansa się pojawiła, bo jednego pionka skrobię teraz. Chyba remis, co? Mamy remis, moi drodzy. Masakra. Czy będzie awans przy remisie? Nie wiem. Jestem na razie na 9. Może nie być awansu, słuchajcie. Jeszcze ktoś gra? Jeszcze grają. SLK. SLK. A tu nie ma znaczenia. Jakiś Buchholz się zmieni. Słuchajcie, mogę być na 9. miejscu. Mogę być na 9. miejscu. Masakra. Ale będzie pech. A 8 osób awansuje. Nie, no to już widać po Buchholcu chyba, bo tu się nie powinno nic zmienić. Przez ten internet, bo jakbym tam w tamtej partii... No, to widzicie, to się tak zawsze gada, ale no końcówka wyciągnięta z wora takiego, że głowa mała, tak? Tylko, że tu za mało jest. Remis to za mało. Remis to za mało. Aktualizuję, aktualizuję, tu jeszcze grają, no tu jest remis. Tutaj jeszcze grają, tu jest koniec partii, więc zaraz będą oficjalne wyniki za sekundę, no ale to jest 9. Zaraz się oficjalnie wszystko ułoży. Tak, no będzie 9, no. Ale pech. Ale będzie pech, moi drodzy. Masakra. Oficjalne wyniki prosimy.
No nie no, 19 Buchholza. No tak, Szachuś 9, słuchajcie. No niestety, bardzo mi przykro, no coś się, no nie udało się, no. No nie udało się niestety. 10 nawet miejsce, tak? Dobrze mówię? 10 nawet miejsce, więc no nic na to nie poradzę. Ale to widzicie, no szkoda, bo co zrobię, no internet mi się zawiesił w jednej partii i to mogło być decydujące. Jak widać na załączonym obrazku, no więc było blisko, przynajmniej nie muszę jechać w siną dal, chociaż szkoda, ale z jednej strony powiem wam szczerze, że za bardzo mi się chyba nie chciało grać tych szachów Fischera, byłoby to na pewno ciekawe wydarzenie, no ale finał z szachami Fischera. No niech tutaj zawodnicy walczą. Gratuluję wszystkim pozostałym ósemce. No ale niestety 8 osób awans uzyskało. Ja byłem 10. Pechowo, internet to złączony. Cóż mogę zrobić? Dobra. Dzięki serdeczne za oglądanie.